drugą stronę, ale nieźle zapowiada się ta akcja. Gości Przytuła prostopadłym podaniem starał się podać do Nicińskiego, ale teraz tworzy to szansę na kontratak Korony. Kowalczyk i w polu karnym też Robak. Sobieraj w pojedynku z Kowalczykiem i jest rzut karny dla Korony. Rzut karny, ewidentny rzut karny. Kowalczyk tutaj świetnie jak gdyby wymusił, niestety szybkościowo Sobieraj nie był w stanie. A dla Sobieraja to będzie druga żółta kartka. A to oznacza, że od tego momentu Arka grać będzie w dziesiątkę. Tak, ale widzieliśmy, że Sobieraj w sumie nieźle sobie radzi, nieźle asekurował. Bonin. 1-0. Korona prowadzi z Arką. Bardzo ważna bramka dla Kolportera. To jest taka bramka, która daje jeszcze większą pewność.